Proszę Państwa, głosowanie w referendum zakończyło się o godzinie 22. Rozpoczęło się punktualnie o godzinie 6 rano. Państwowa Komisja Wyborcza do godziny 22.15 nie otrzymała żadnych informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach związanych z referendum i to zarówno od komisarzy wyborczych, jak i ze strony obwodowych komisji do spraw referendum. Gwoli przypomnienia, liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła przeszło 30 milionów, dokładnie 30 564 605 osób. Liczba obwodów głosowania ogółem 27 788, w tym stałych 25 969, odrębnych 1626. Za granicą utworzono 189 obwodów głosowania, na statkach 4. Jeżeli chodzi o liczbę wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, wydano przeszło 21 tysięcy. Pakiety referendalne w kraju zostały wysłane do 1438 osób, za granicą do 3949 osób. Tak jak wspominałem, żadnych istotnych zdarzeń nie otrzymaliśmy, które by zakłóciły referendum. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wyborcom. Ponadto dziękuję członkom obwodowych komisji do spraw referendum za przeprowadzenie wyborów. W tej chwili najważniejsza rzecz, kwestia ustalenia wyników referendum. Dlatego jest wymagana tutaj skupienie i jeszcze odrobina pracy. Również cierpliwości. Także dziękuję w tej chwili pracownikom Krajowego Biura Wyborczego oraz komisarzom wyborczym. Czekamy na protokoły, które w najbliższym czasie powinni dostarczyć komisarze wyborczy. Tak jak już wcześniej była mowa, wyniki referendum powinny być ogłoszone w dniu jutrzejszym około godziny 18. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo prosimy tutaj do mikrofonu. Edyta Poźniak, Polskie Radio Informacyjne, Agencja Radiowa. Ja bym chciała poprosić o informację dotyczącą w tej chwili, jak trwa procedura liczenia tego głosowania w referendum. To znaczy, każde pytanie jest liczone oddzielnie, frekwencja dla każdego pytania. Proszę powiedzieć, na czym ta praca w tej chwili w komisjach się odbywa. Znaczy, proszę bardzo. W obwodowych komisjach wyborczych teraz dojdzie do procedury liczenia głosów. I w oparciu o to ustalenia wyników głosowania i wyników referendum w odniesieniu do każdego spośród trzech pytań, które zostało postawione. I następnie komisarze wyborczy, uwzględniając teren ich właściwości, będą przeprowadzali analogiczne działanie polegające na zweryfikowaniu tutaj prawidłowości ustaleń przeprowadzonych przez komisje obwodowe i ustalenia wyników głosowania i wyników referendum w sensie rozstrzygnięcia. Czyli dla każdego pytania będzie inna frekwencja. Dokładnie. I może być inny wynik. Tak, inny, tak. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące dzisiejszego dnia referendalnego? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy. Jutro oczywiście od godziny 6 rano zapraszamy tutaj do studia referendalnego. Myślę, że zakończymy konferencją, tak jak pan sędzia przedstawił, około godziny 18, chyba że będzie to godzina wcześniejsza, wtedy też poinformujemy. I oczywiście są możliwości rozmowy z każdym sędzią wedle potrzeb mediów. Także bardzo dziękujemy na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy państwu.